Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy lepiej tajemniczy i przerażający rytuał Imperatora Sithów, którego dokonał Imperator Vishiei, który to zresztą był jego twórcą. Jak wyglądał, jak działał i co oznaczał dla ofiar, przekonajcie się. Odcinek dotyczyć będzie legend. Zapraszam. Rytuał opracowany przez Lorda Sithów Vishiei był złożonym elementem magii Sithów, którego ukończenie wymagało ogromnej siły i mocy ciemnej strony. Rozpoczęcie wymagało ofiary, śmierci na masową skalę, a rytuał pozwalał użytkownikowi pożreć esencję mocy zmarłych, wzmacniając się kosztem życia ofiar. Po zakończeniu rytuału magia Sithów rozprzestrzeniła się na docelowy świat jako fala energii i dosłownie pozbawiała wybraną planetę mocy w niecałą minutę, zabijając natychmiast wszystkie pozostałe żywe istoty i przenosząc ich siłę życiową oraz moc do mistrza rytuału. Kiedy po raz pierwszy Vishiei zaaranżował rytuał na planecie Nathema, Sith wykorzystał siłę 8000 innych lordów Sithów, aby zasilić swoją magię, a ukończenie go w całości zajęło 10 dni. Wieki później Vishiei, teraz jako Imperator Sithów, był w stanie przeprowadzić rytuał na planecie Zjost, używając jedynie własnej ogromnej siły mocy. Na Nathemie Vishiei użył starożytnej superbroni, znanej jako Zildrok, aby osiągnąć niezbędną liczbę ofiar śmiertelnych. Na Zjost z kolei opętał populację kosmopolitycznej planety, doprowadzając do wewnętrznych walk. Żywa materia, czy to ciała ludzi, czy roślin, zamieniała się w popiół w chwili dotknięcia magii Sithów, chociaż niektóre podatne ciała zachowały swój kształt niczym popiołowe rzeźby ofiar rytuału. Pnie drzew przykładowo zamieniły się w ulotne pomniki z pyłu, a magia Sithów zniszczyła nawet wiele kamiennych posągów na Zjoście. Tylko garstka stworzeń była w stanie przetrwać rytuał poza Vishiei. Pomioty Sithów, znane jako monolity, które zostały stworzone z energii ciemnej strony, a nie przez mutację żywej istoty, jak typowa kreacja ich alchemii. Akt ten zniszczył także prawie całą technologię na planecie, przeciążając obwody droidów i niszcząc ich rdzenie pamięci. Rytuał wysysał kolor, dźwięk i ciepło z samej rzeczywistości, pozostawiając wybraną planetę brązowym, jałowym i pozbawionym życia światem, na którym brak mocy mógłby spowodować śmierć wszystkiego, co żywe na jej powierzchni, szczególnie wrażliwych na moc, jeśli pozostawałyby tam wystarczająco długo. Później Imperator opracował sztuczną formę rytuału, łącząc go z alchemią Sithów i ulepszeniami biomechanicznymi, rezygnując z potrzeby składania ofiar. Sztuczny proces polegał na umieszczeniu w ciele osoby kilkudziesięciu przewodów i rurek dożylnych, które łączyły je z szeregiem generatorów i kadzi wypełnionych bulgoczącą zieloną cieczą. Gdy podmiot otworzył się na ciemną stronę, Imperator i jego maszyny w ciągu kilku minut pozbawiały go śmiertelności, pozostawiając ofiarę w ciągłym bólu aż do końca życia. Zarówno oryginalna, jak i sztuczna wersja magii Sithów sprawiała, że korzystający z tej metody nie byli w stanie docenić swoich fizycznych zmysłów w takim stopniu, jak robili to inni, ponieważ poświęcili swoją zdolność odczuwania emocji w zamian za nieśmiertelność. W wyniku rytuału magii Sithów Vishiei stał się nieśmiertelny i zyskał ogromną siłę w mocy. Po stuleciach dalszych badań ciemnej strony Imperator zdobył siłę, aby samodzielnie powtórzyć rytuał i zamierzał wzmocnić jego skutki na skalę galaktyczną. Jeśli rytuał by się powiódł, pozwoliłoby mu to pochłonąć życie każdej istoty żywej w galaktyce, sprawiając, że Vishiei stałby się bogiem. Jak to wszystko się skończyło? Tego dowiecie się z gry Old Republic. Tysiące lat później Lord Sithów Darth Bane odkrył transkrypcję dotyczącą rytuału i jego skutków w Holokronie Sithów i użył go do opracowania techniki zwanej jako bomba myśli. Była to jednak namiastka potęgi, której używał dawny Sith, choć i tak potrafiła wyrządzić ogromne szkody. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, jakie macie pytania oraz propozycje na odcinki, uszanowanie dla patronów serii i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.